W naszym studiu zapowiadany gość Mariusz Adamiak, twórca, szef, pomysłodawca festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, który dzisiaj oficjalnie rozpoczyna się oczywiście w Warszawie. Dziś pierwszy koncert festiwalu, ale tak naprawdę to wydarzenie związane z festiwalem, jedno już za nami. Myślę tutaj o koncercie, który. 30 czerwca odbył się w Amfiteatrze na warszawskim Bemowie. Tak, dzień dobry, witam wszystkich fanów jazzu. Owszem, był to taki prolog. Chris Potter, wybitny saksofonista amerykański, zagrał wraz z zespołem SBB. No taka, taki eksperyment, chociaż tak, z jednej strony SBB jest w dobrej formie, z drugiej strony lubią muzycy właśnie sobie takie eksperymenty robić, a więc SBB grało i z Tomkiem Stańką i z innymi muzykami, no a tym razem padło na Chrisa Pottera, jednego z najwybitniejszych saksofonistów. No i koncert był bardzo ciekawy, przyznam się szczerze, także to był udany prolog, ale ruszamy rzecz jasna dzisiaj. Ale jeszcze wracając do tego prologu, to, że koncert w amfiteatrze to jest to, ta konsekwencja w trzymaniu się tej zasady, że przynajmniej jeden koncert taki plenerowy. Znaczy to jest tak, to jest bardzo różnie, to jest bardzo różnie, zależnie to jest od różnych okoliczności. Akurat w tym wypadku mieliśmy to była współpraca oczywiście z Bemowskim Centrum Kultury. Oni byli takim, tak naprawdę, organizatorem, a myśmy tę imprezę gdyby wchłonęli w ramach festiwalu. Były takie edycje festiwalu, które miały bardzo dużo koncertów na zewnątrz. No, ale to się bardzo zmienia. Ponadto, jak widać yy, za oknem, mamy coraz gorszą, chyba coraz gorsze lata. Chociaż ten i... amfiteatr na Bemowie dosyć komfortowy. Ale jest w ogóle dobrym obiektem do, do, do koncertów, końca. tak. tak. No, zawsze jak tam jestem, to mam takie właśnie, taki smutek mnie ogarnia, że no, jak byłem chłopcem i mieszkałem gdzieś tam w bloku, to myśmy nie mieli takich możliwości, żeby sobie chodzić na koncerty, a tam się odbywają te koncerty. Ten amfiteatr jest w środku takiego, prawie że blokowiska. No to fantastycznie tak. jest teraz tak i tam można sobie po prostu chodzić na koncerty, także no, niech, niech, niech młodzi chodzą więcej na koncerty takie właśnie, bo, no bo to warto jednak. Koncert był naprawdę fajny. No ale pozostałe koncerty już tego regularnego festiwalu w Soho Factory. Tak jest. No i właśnie tak powiedziałem, zaczynamy dzisiaj. I na początek są laureaci jazzowego debiutu fonograficznego organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. I to są takie dwa młode polskie zespoły: Mortal Onion i Queen Independence. Natomiast, e, oczywiście, bohaterem wieczoru będzie Kamazi Washington. Wielka gwiazda. Praktycznie najbardziej gorący wykonawca na, w tej chwili na, gdyby na, na rynku jazzowym światowym. E, przyjedzie z ośmioosobowym zespołem. No, i to będzie taka mieszanka stylów, e, praktycznie. Będzie dużo jazzu, ale też będzie wokalistka, będzie trochę soulowo. No, tak jak powiedziałem, jest to wielka gwiazda, która powiedzmy już wniosła o tyle dużo dobrego, że tak naprawdę zainteresowali się tą muzyką młodzi ludzie, którzy słuchali Kamaziego, który grał na różnych. Płytach wykonawców hip hopowych, największych gwiazd hip hopowych i muzyki elektronicznej. No, i z racji ciekawości e, zaczęli zapoznawać się z twórczością samego Kamaziego i tu nagle odkryli tę muzykę jazzową. Wprawdzie nie jest ona gdyby odkrywcą stylistycznym jakimś, ponieważ ta muzyka już e, istniała wiele lat temu. No, tak jak w sztuce zawsze to koło się zakręca. E, był Archie Shep, był Farouk Sanders. Właśnie oni nagrywali takie, takie płyty z podobną muzą. No i właśnie dzisiaj Kamazi do takiej muzyki wraca, więc tam na pewno będzie duże wydarzenie festiwalu. A wracając na chwilę do tych laureatów jazzowego debiutu fonograficznego, to inicjatywa Instytutu Muzyki i Tańca od kilku lat. Tak, od kilku lat jest taka inicjatywa, mianowicie młode zespoły mogą zgłaszać się ze swoimi domówkami, jak to się mówi. Czyli z takimi trochę amatorskimi nagraniami. No i zbiera się jakaś tam komisja, która wybiera te dwa zespoły i im, im jak gdyby wydaje się płytę kompaktową i dodatkową nagrodą jest właśnie, właśnie uczestnictwo w Warsaw Summer Jazz Days. I to jest jak gdyby fajne. My od kilku lat właśnie współpracujemy z Instytutem Muzyki i Tańca i to się sprawdza. Ten poziom... Tych to właśnie o to jest... chciałem zapytać. Jak, to, jak A, to się sprawdza? Sprawdza się, bo poziom jest bardzo fajny. To są młodzi ludzie, ale poziom jest wysoki, więc zresztą teraz dużo jest zespołów młodych polskich, których poziom jest coraz wyższy, więc to jest jak gdyby fajnie. No i tutaj mogą się jak gdyby też wystąpić przed dużą publicznością, no bo tu będzie duża publiczność, no i też skonfrontować się z wielką gwiazdą. Często ta młodość się pojawia w tym, co pan mówi, mówiąc o jazzie. Czy rzeczywiście jazz jest domeną młodych ludzi teraz? Jest olbrzymie zainteresowanie wśród nie, to młodych znaczy, muzyków? To znaczy nie jest tak, znaczy bardzo wielu jest młodych muzyków, natomiast to się jak gdyby tak bardzo nie zmienia. To jest od pewnego czasu konstans. Oczywiście jazz już nie rozbrzmiewa. Na stadionach, bo oczywiście kiedyś tak było, że jak przejrzy się na przykład stare okładki płyt Return to Forever czy Milesa Devisa, to widać, że te koncerty były robione na stadionach. No dzisiaj te czasy minęły, chociaż wiem, że w krajach azjatyckich jest, w tej chwili ym, też są koncerty jazzowe na stadionach, no ale to wynika z czego innego. Ale w Europie już stadionów nie ma. Ale jazz oczywiście jest bardzo wiele festiwali. Więc ma się dobrze. Natomiast jeśli chodzi o przekrój wiekowy wykonawców, tu nie ma tak, albo publiczności. Generalnie przekrój jest różny. Czyli zawsze są stali wywalcy, jak i zawsze dochodzą młodzi fani. Mówimy o publiczności też, tej młodej tutaj akurat, ale właśnie. Jak, jak to jest zainteresowaniem muzyką jazzową, chociażby z perspektywy Warsaw Summer Jazz Days? No, Przed wejściem na antenę mówił pan, że, że no, brakuje dużej sali, czyli no, to te jest, małe kluby to nie problem, pomieszczą. To jest problem Warszawy niestety, bo inne miasta mają piękne sale, a my tu w Warszawie musimy organizować koncerty w halach postprzemysłowych. No to to jest no, niestety niemiła sytuacja. No ale tak jak mówiłem, młodzi cały czas, ca, cały czas dochodzą. Jednak trzeba powiedzieć sobie, że jest pewna grupa młodych ludzi o trochę podwyższonej wrażliwości, o Podwyższonej ciekawości świata. No i generalnie taka muza zwykła, nazwijmy to Popowa, już im nie wystarcza. No więc, jak gdyby no, jazz jest tutaj w tym momencie najbardziej właściwy dla nich. Jazz zresztą to jest pojęcie tak szerokie że i tak różnorodne. Chociażby w przypadku Kamaziego pan mówił o tym, jest to jednak mieszanie gatunków, Nie no, różne jazzu, stylistyki. O, oczywiście, że tak, że jazz z tych Łatwo to... znaleźć coś dla siebie. Tak, no więc tu bardzo wiele jest odmian muzyki jazzowej, bardzo wiele, więc no, tylko to jest całe bogactwo. No, oczywiście tu można dyskutować, że problem polega na tym, że po pierwsze, no. Z... Stacje radiowe nie za bardzo nadają muzykę jazzową. Nie czuję się tu winny. Wiem, że tutaj tak, ale w ogóle generalnie to tak jest, że no te stacje komercyjne nazwijmy to, nie ma płyt w sklepach. To jest chyba największy problem, bo zniknęły płyty jazzowe. Oczywiście no teraz jest internet, można sobie kupować przez internet, ale jednak nie wiem, no dla mnie wizyta w prawdziwym sklepie e płytowym to było wielkie przeżycie i móc sobie w tysiącach płyt pogrzebać. Teraz praktycznie tylko i wyłącznie tych dużych wytwórni są płyty, ale na ogół to są już komercyjni wykonawcy jazzowi. No więc trzeba też samemu te płyty jak gdyby to się mówi brzydko ściągać, z tym, że to już drogo jest, ponieważ koszty przesyłki na przykład między stanami a Polską znacznie wzrosły. No Także są tutaj tego typu też i, i problemy. Ale to ciekaw jestem, czy są jakieś statystyki, ile jazzu się słucha przez te różne portale, aplikacje, nie, które znaczy, dostarczają muzyki. Ja, 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 bo nie może wiem. młodzi ludzie w ten sposób już po znaczy, tę muzykę Na sięgają. pewno młodzi ludzie na pewno hmm, chcą mieć swoich wykonawców, bo to na ogół ci młodzi ludzie są tacy gniewni, to są ci, i na przykład też obserwuję, że są wykonawcy. Na których, ku mojemu zdziwieniu, nagle jest cała sala publiczności, a ten wykonawca wcale nie jest uznany, ale ci młodzi chcą mieć coś własnego. I oni namaszczają jakiś zespół młody, który uważa, no i w tym momencie przychodzą, jak gdyby na. Na, na, na koncerty. Także tak to wygląda. A pan układając program festiwalu, kieruje się bardziej swoim gustem, czy właśnie próbuje pan przewidzieć to, co przyciągnie publiczność? To znaczy, czy miesza no, pan te znaczy, kryteria? Tak, no więc tak. Oczywiste jest, że muszą być gwiazdy, oczywiste jest, że musi być publiczność. No i też staram się przemycać rzeczy, powiedzmy, nowe, które powiedzmy, że może część publiczności nie znać. Więc to jest taka, zawsze taka mieszanka, że jest jakiś motor napędzający festiwal, jakiś, jakaś wielka gwiazda, no i przemyca się wtedy rzeczy bardzo ciekawe, nowe. I to taka zasada jest przy naborze, tak bym powiedział, festiwalowym. To wróćmy właśnie do programu tegorocznego festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Powiedzieliśmy o, o dzisiejszym koncercie. Co dalej wydarzy się? Następnego dnia będzie taki dzień gitarowy. Mamy trzech, trzy zespoły gitarowe, on tak bym powiedział. Pierwszy to jest, jest trio i tutaj w roli głównej Julian Lash, czy Lage, czy Lejcz. jeszcze sam nie wiem jak go dokładnie wymawiać. Jest to już gwiazda światowa, zdecydowanie wybitny gitarzysta, bardzo ciekawy i co ciekawe również on nagrywa w różnych stylach. To też jest specyficzne dla dzisiejszych wykonawców jazzowych, że tak widocznie życie ich zmusza. Nagrywają z różnymi innymi wykonawcami, niekoniecznie jazzowymi, są takimi sidemenami. No i no takie, tak, tak to się układa. Natomiast on bardzo wcześnie zaczynał. Ja pamiętam, że myśmy mogli go sprowadzić na festiwal wiele, wiele lat temu, kiedy był jeszcze chyba, jak to się mówi, niepełnoletni. Tak mi się wydaje, że miał wtedy 17 lat, ale mogę się mylić, może miał 18 czy 19, kiedy zaczynał tą karierę już właśnie jak gdyby no, po całym świecie. No, a w końcu teraz przyjeżdża i bardzo dobrze. Będą mogli się fani przekonać co do niego. Później na scenę wejdzie oczywiście gigant gitary, a więc Bill Frizzell. No, to jest jeden z najlepszych gitarzystów w historii jazzu na pewno. Przesympatyczny, starszy już pan, niestety. Jak go poznałem, to był młody, ale dzisiaj już trochę to inaczej <laughs> wygląda. Natomiast to jest człowiek oddany muzyce zdecydowanie. Wielki, wielk, wielka wiedza, umiejętności. Bardzo skromny człowiek, natomiast koncertuje permanentnie po świecie w różnych składach. No i tym razem przyjedzie tutaj właśnie w swoim trio. A już od razu mogę powiedzieć, że na jesieni też będzie z triem smyczkowym. Będzie zupełnie inny program grany. No bo jak powiedziałem, koncertuje na okrągło. No a wieczór kończy takie trio Harriet Tubman, czyli Brandon Ross, Melvin Gibbs, T. Lewis. To jest potęga, absolutnie. Oni byli zresztą na Warsaw Summer Jazz jest kilkanaście lat temu. Jest to muzyka taka, kiedyś nazywało się ten styl harmolodik, post-ornetowska taka. Bardzo mocne uderzenie i to jest moim zdaniem, to może być najlepszy koncert festiwalu. Oczywiście z mojego punktu widzenia, ponieważ ja właśnie taką muzykę, taką muzykę lubię. Natomiast później, a więc w sobotę, mamy takie zderzenie, można powiedzieć jazzu europejskiego z amerykańskim. Był kiedyś taki zespół EST, który był bardzo lubiany w Polsce no i zresztą też w Europie. No ale niestety z racji śmierci pianisty lidera, no to zespół się rozpadł. Natomiast dwóch pozostałych współczłonków tego tria właśnie będziemy mogli gościć. I tak, będzie to Magnus Estrem ze swoim zespołem i Dan Berglund z zespołem Tonbruket. I to są dwa projekty europejskie. Muzyka jest zupełnie inna niż amerykańska. Zresztą w tej chwili w ogóle jazz, jak gdyby rozszył się europejski jazz od amerykańskiego i można powiedzieć, że to już jest jak gdyby odrębny gatunek, jeśli chodzi o jazz Aż europejski. Tak. Aż tak. Kiedyś, kiedyś bardzo często muzyków europejskich porównywało się do amerykańskich. Mhm. Dzisiaj praktycznie już nie ma co porównywać, bo to jest zupełnie inna muza. Więc y, tym bardziej warto na, tych, na te dwa zespoły europejskie przyjść, bo one są bardzo ciekawe. Też nie jest to, właśnie nie jest to już jazz. To jest można powiedzieć taka Europe ja to nazywam europejska muzyka improwizowana. I y, y, to akurat są takie zespoły z pogranicza też jazzu, więc naprawdę serdecznie zapraszam, bo to warto zobaczyć. A na koniec wieczoru z kolei no, klasyczne trio, czyli bębny, bas i saksofon i rudy royston Orion Trio. Gdzie, gdzie gra Jon Ira Bagon, znany już w publiczności warszawskiej chyba i nie tylko. Znakomity saksofonista na, na fali wznoszącej, ja to tak sobie roboczo nazywam, to znaczy bardzo lubię zapraszać muzyków, którzy są właśnie na takiej fali, czyli stają się gwiazdami. Nie są już na samym szczycie. Ale jest to ciekawsze, kiedy właśnie oni się na ten szczyt wspinają, ale tak się ja nazywam, to, że są na fali wznoszącej. I on taki na pewno jest, i to będzie taka totalna muzyka, no bo to wiadomo, taki zestaw instrumentów będzie to po prostu klasyczny amerykański jazz. No i 9 niedziela, tak zwany finał festiwalu. Udało nam się tak to akurat w tym roku rozegrać, że jest taki finał. Będzie Miguel Zenon Quartet. To jeden z najlepszych saksofonistów e, światowych. Rodem z Porto Rico I w muzyce te wpływy Ewidentnie słychać No on był kilka lat temu w Polsce Ale ponieważ miał znakomity odbiór No i też wrócę do tych biednych płyt Żadnych płyt chyba ze na w Polsce kupić nie może No a chyba, że może jakąś jedną No co z tego, że jest gwiazdą No takie mamy czasy, że tych płyt nie ma Także to warto przyjść i zobaczyć. Jeszcze a propos tych płyt, warto powiedzieć, że właśnie wszyscy ci wykonawcy będą mieli płyty. No właśnie I właśnie chciałem one o to zapytać, czy tak. w Soho tak, przy okazji tak. koncertów będzie można. Tak, kupić. oni Teraz, bo w ogóle to jest taka część, w tej chwili trochę się ten biznes zmienił i muzycy właśnie jeżdżą na koncerty ze swoimi płytami i je sprzedają. I z tego czerpią też jakieś korzyści finansowe i to nie takie małe, więc w sumie to tak wygląda. Więc będą na pewno płyty, więc tym bardziej warto się pojawić i móc sobie je kupić. No i ten finał festiwalu, czyli kwartet Brand Brandforda Marsalisa jest w gościnie z Kurtem Melingiem. A więc jednym z kolei z najlepszych wokalistów jazzowych. No i to jest taki, jak to się mówi, ładny, elegancki finał 26 już niestety Aż tyle lat, albo stety, edycji Warsaw Summer Jazz Days. Tak wygląda ten przebogaty, atrakcyjny program tegorocznego festiwalu. Dziś o 19.00 w Soho Factory jego początek. Mariusz Adamiak, pomysłodawca, twórca festiwalu, był naszym gościem w poranku. Dziękuję i wszystkich zapraszam. Bardzo dziękuję.